Cześć, witajcie. Dzisiaj mam Wam do zaprezentowania artylerię premium tieru 5, jaką jest mój mili lefek, a właściwie 105 lew i tak dalej, i tak dalej. Jest to artyleria ogólnie niedostępna, nie można jej normalnie kupić, czasami znajduje się w jakichś paczuszkach z jakąś ilością złota, być może czasami ewentualnie w kalendarzu adwentowym. W każdym razie artyleria premium, na której możecie szkolić załogę z linii francuskiej, tylko bajer polega na tym, że topowa artyleria francuska, czyli Bat-Châtillon z magazynkiem, ma dwóch ładowniczych i w sumie pięciu załogantów, a Lefek niestety tylko ładowniczego jednego, więc jeżeli chcecie go sobie podszkalać, znaczy jeżeli chcecie podszkalać tych ładowniczych, to musicie sobie podmieniać raz jeden. Raz drugi. Artyleria, która ma dwa oblicza i dwie natury. Wszystko zależy oczywiście, jak to warcie, od RNG. Celność artylerii 0,74, szału nie ma, czas celowania 5,1. Niestety no, średnie uszkodzenia 410, ale bardzo często uderzacie po kilkadziesiąt. Największym plusem tej artylerii jest szybkostrzelność. Przy BI, racjach bojowych, dosyłaczu, moja artyleria strzela co 7,51. Jakie to ma plusy? Plusy to ma takie, że jeżeli dorwiecie jakiś czołg na gąsienicy, zerwiecie mu gąskę, no jak wiecie, na piątych, szóstych czy nawet siódmych tierach nie każdy ma naprawę na 100%, więc jeżeli ktoś nie ma rozwiniętej naprawy, wy go zgąskujecie i będziecie strzelać do niego, to praktycznie możecie trzymać niektóre pojazdy na permanentnej gąsienicy i wydoić takiego przeciwnika, o ile za każdym razem traficie do zera. A z tym trafianiem to właśnie jest problem, ponieważ artyleria ta potrafi być bardzo humorzasta i miewać takie bitwy, gdzie praktycznie nie trafia nic. Te pociski spadają tuż obok, za, no wszędzie, tylko nie w cel, a no niestety splesza co jak co, ale to tutaj nie mamy na pociskach odłamkowo burzących. Zasięg odłamków to jest niecałe 2 metry. Co jak na artylerię, niestety jest to niewiele. Jeśli chodzi o pociski premium, to mamy tutaj pociski kumulacyjne i penetracja kumulaków wynosi 104, czyli również szału nie ma, no ale czasami się przydają w walce 1 na 1, dlatego ja wożę ich 5 sztuk. Artyleria jak na swoje tiery dysponuje całkiem niezłym pancerzem, potrafi strolować i odbić nieraz słabsze działka. Mobilność niestety nie jest rewelacyjna. Ta duża szybkostrzelność ma jeden minus. No niestety, jeżeli tu widzicie, mamy 42 pociski, co tak naprawdę przy takiej szybkostrzelności spokojnie możemy wystrzelać, o ile tylko bitewka dłużej trwa. Mało tego, no bardzo często duża ilość tych pocisków nie trafia w cel. Natomiast kiedy ta artyleria zyskuje? Artyleria to zyskuje, jeżeli zrobimy sobie plutonik z innym lewchem, nie mówiąc już o trzech takich plutonie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nawet dwa lewy skupią się na jednym celu, to wtedy naprawdę ma on przerąbane, bo pocisk co 7,5 sekundy. Do tego, jeżeli uda Wam się ten cel zgęsić, no to raz strzelać jeden plutonowy, raz drugi i praktycznie czołg jest momentalnie wydojony. A jeżeli już jest pluton trzech takich hard, no to jeżeli tylko i wyłącznie weźmiecie sobie na cel jeden czołg, momentalnie psujecie mu bitwę, bo on praktycznie cały czas stoi na gąsienicy i doicie go. Nawet jeżeli ktoś z Was nie trafi, to są trzy pociski, co mniej więcej 7,5-8 sekund, więc zazwyczaj któryś z plutonowych trafi i trzyma go na gąsienicy, a Wy po prostu w sumie pastwicie się nad nim. Jest to bardzo, bardzo niemiłe dla takiego ostrzeliwanego, no ale niestety tak to bywa. Czy tę artylerię polecam? Ciężko mi jednoznacznie powiedzieć. Tak jak mówię, arta bardzo sytuacyjna. Myślę, że nie warto kupować jej w nie wiadomo jakich zestawach z dużą ilością golda, żeby kupować gold tylko i wyłącznie ze względu na tę artylerię. Bardziej czekać ewentualnie na jakieś takie ciekawsze oferty. Arta raczej taka typowo for fun, szału nie robi. No ale cóż, ja w sumie nie żałuję, że ją kupiłem, natomiast wydaje mi się, może to jest złudne wrażenie, ale wydaje mi się, że kiedyś grało się nią delikatnie lepiej, przynajmniej była troszkę bardziej celna. W ostatnim czasie mam wrażenie, że ta arta jakiegoś cichego nerfa dostała, chociaż raczej nie chciałbym się w takie rzeczy zagłębiać. Może mam pecha akurat do RNG, ale tak jak mówię, w plutonie bardzo duża zabawa, w pojedynkę
już zabawa troszkę mniejsza. A że jest to ostatnia artyleria, jaką mam w garażu aktualnie, której nie widzieliście jeszcze na kanale. Znaczy, w sensie, ta artka była kiedyś na kanale, była kiedyś w materiale na żywo, w jednym z pierwszych materiałów, jak grałem z Pawlusem, już nawet nie pamiętam w którym, więc nawet nie warto przeszukiwać. Stwierdziłem, że po prostu zagram nią parę bitew. Jeżeli uda się jakąś ciekawszą bitewkę rozegrać, to wrzucę wam po prostu na kanał. Więc dość mojego ględzenia, zobaczmy, jak wyglądała bitewka. Mamy mapę linię Siegfrieda w trybie obrony. W Plutonie jestem z Princessą, czyli Izą, i Hegemonem. 500 oni sobie tutaj dumnie jadą na Hellcatach. Ja stoję w swoim klikaczu. Ogólnie nie lubię mapy linia Siegfrieda dla artylerii, jeśli chodzi o tryb ataku i obrony. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jesteśmy atakującymi i wyrespi nas w okolicach mniej więcej B2, C2, B3, C3, jesteśmy wolną artylerią, to często spotter jest w stanie na tyle szybko nas wyświecić z drużyny broniącej, ten spotter, że ciężką i wolną artylerią nie wycofamy się, będąc niewyświeconym. Jeżeli nas podświetli, a artyleria wtedy drużyny broniącej jest w miarę kumata, no to po prostu nas sprzątnie. Bardzo często, zwłaszcza podczas grindowania GW 100, mnie to wkurzało, jeżeli mnie takim GW Tigerem bądź GW Tigerem P rzuciło w trybie ataku właśnie przy respie numer 1. Natomiast w trybie obrony jest troszkę gorzej ze znajdowaniem przeciwników, jest tutaj mało przestrzałów. No i moim zdaniem mapa ta w tym trybie, zarówno po stronie atakującej, jak i broniącej, no ma po prostu swoje minusy. To akurat się tak złożyło, że na szczęście wcześniej był strzał na tego M4. Teraz, jak widzicie, T20 dostaje. Teraz akurat się nie udało. Arta, jak wspominałem, jest ogromnym spamerem. Znowu próba tutaj strzałów T20 z wyprzedzeniem. Problem polegał też na tym, jeśli chodzi o granie dla mnie teraz Lewchem, jak grałem dla was, znaczy jak grałem różne bitewki, żeby mieć dla was jakąś do pokazania na materiale, że wcześniej, no, grałem sporo artami na 10 tierze, żeby robić materiały, czyli o nich, czyli właśnie GW 100, Buttshot i Lyon, czy chociażby CGC, i jednak tam czas lotu pocisku, no nie licząc GC-ka, bo też jest długi, no ale mimo wszystko jest troszkę inny niż na piątotierowej artylerii i tutaj też trzeba się przestawić, ale jak widzimy, czasami udaje się z wyprzedzeniem przewidzieć, jak mniej więcej pojedzie przeciwnik, troszkę szczęścia i pierwszy frag jest, 638 widocznych uszkodzeń. Teraz kometka. Ogólnie pociski nie lecą zbyt szybko na Lewchu i jak widzicie, zasięgu na całą mapę również nie posiada, więc trzeba reagować. I teraz zobaczcie, komet jest na gąsce. Skupienie, leci kolejny pocisk i niestety pudło. Gdybym nie spudłował, to on by tak na tej gąsce sobie grzecznie stał aż do wydojenia. Niestety się nie udało. Tutaj jeszcze sprawdzałem, może czy będę miał ewentualny przestrzał na tą sukę, ale oczywiście widać nawet na mapie, że jest poza zasięgiem. 759 uszkodzeń, 3 do 2. Na razie prowadzimy. Mamy według moda niewielką stratę HP-ków, no ale jesteśmy drużyną broniącą się, więc mamy tę przewagę, że to przeciwnik musi się ogarniać w czasie 10 minut, a nie my. My musimy tylko starać się to jakoś mądrze wybronić, nie popełniać głupich błędów. Tutaj akurat jest dość mocno ten celownik rozrzucony, więc mogę trafić w górkę, no ale akurat udało się, tak jak wspominałem, za 71. Takie strzały się zdarzają. Oczywiście zdarzają się również strzały za 0 w mocniej opancerzone czołgi, więc z tym też się trzeba liczyć. Teraz KW ładnie stoi, ale właśnie ze względu na ten rozciągnięty celownik strzał w górkę był jak najbardziej możliwy. Tutaj potrzeba jednak trochę szczęścia. Teraz akurat się udało, ten kawulec złapał na ślepo. Jak widzicie, chyba za 60, więc no niestety jest jak jest, ale za chwilę kolejny pocisk i tutaj akurat udało się po strzale któregoś z moich plutonowych dobić radziecki pojazd i mamy dwa fragi na koncie, 4 do 4, T29 za 47 podjeżdża. Tu już widzimy, chyba druga artyleria trafiła, chyba to był M41, ale też nie dużo jakoś nie zrobiło. To już dużo lepiej weszło, bo za ponad stówkę, 1000 uszkodzeń przekroczonych, kolejny strzał w T29.
za 10, ale ze zgęszeniem, i później Iza tego T29 dobiła. Bardzo możliwe, że to było właśnie po mojej gąsienicy, więc fajnie, zawsze to są uszkodzenia po asyście, które również do expa są liczone, a zależało mi na tym, żeby powtórzyć odznakę biegłości mistrzowską, no bo już M-kę na tej arce miałem. Teraz mamy 6 5 do minut 8. mówi. Mamy jeszcze 5 minut, a sytuacja troszkę zrobiła się nieciekawa, jeśli chodzi o skład drużyny. Puściłem parę strzałów na ślepo w okolice, gdzie spodziewałem się tej suczki. Niestety, no jak widzicie jej nie widać, tak? Jak Państwo widzą, nic nie widać w tej mgle, jak to jeden z klasyków już komentatorskich. I teraz Szczurer Emil ochoczo jedzie sobie otwartym. Hegemon wykańcza V-kę. Ja będę próbował teraz z tego Szczurer Emila strzelić z wyprzedzeniem. Poszedł pierwszy strzał. Niestety spadł tuż praktycznie przed tym Emilkiem. I to, co mówiłem, 2 metry niecałe splasha, to jest praktycznie nic. Rzadko kiedy daje się z tym splashem coś zrobić. Teraz za 102 w Szczurer Emila, więc tu też mówi sporo o penetracji, zwłaszcza, że przecież Emilek, jak wiemy, i wszystkie praktycznie te TD-ki z tej linii potrafią łapać za bardzo, bardzo konkretną ilość, oczywiście pudło, natomiast teraz Emil stoi tak, że może uda się go sfragować. Oczywiście trzeci frag, 1221 uszkodzeń widocznych. Fragi są również bardzo ważne do robienia lepszego expa. Oj, eksperymental na dobicie, ciach, dziękuję, czwarty frag. 9 do 9, zostaje 3 minuty 40 sekund, T29 również się broni. Według moda strata w HP-kach, no ale mamy tę przewagę, że to my się bronimy. Nie wiadomo, gdzie jest MT25, jeszcze nie był wyświecony. Ciężko stwierdzić, gdzie jest suka w tym momencie, bo raczej tam nie bardzo miał kto ją wyspocić. Moi plutonowi znajdują się w innym rejonie mapy. T29 tam stara się przeżyć. Oczywiście również robi bardzo dobrą robotę w tym momencie. Czyli to w ogóle gdzieś zaginął w akcji, bo widzimy, że ostatnio był widoczny na B6, a jednak go tam nie ma. Pojawia się TDK radziecki Su-152. Skupiam oczywiście na niego, troszkę to trwa, jakby to trwało normalnie dłużej niż te 5 sekund, i mniej więcej skupiłem to działko. I nie wiem, co się stało z pociskiem tak naprawdę. Czy ja przywaliłem w dom, czy on trafił gdzieś tutaj. Teraz strzeliłem tak na ślepo, mniej więcej widziałem, gdzie drzewko się przewróciło, bez, oczywiście nie trzeba mieć wcale modów. Wyświetlił się czyli to, chociaż jeszcze z widoku satelitarnego było widać, że ta suczka przemierza w stronę centrum miasta. Ważne było dla mnie jednak, żeby pozbyć się tego japońskiego meda, bo mógł mnie wyświecić. No ale jak widzimy, znowu go nie widać. Tak? Pojawia się Bishop, podjeżdża. T29 nie jest w stanie wyświecić meda, natomiast no, Hegemonowi przed twarzą pojawia się Su-152. Na szczęście no, był bokiem, bo to w końcu terek bezwieżowy. Tutaj Hegemon go zgęsił, po raz kolejny w niego strzelił, Su jest na dobicie. Ja Hegemonowi mówię, że go skończę, żeby mi go zostawił, i w tym momencie mam już 5 fragów. Jestem jednego killa od Top Guna. Niestety tutaj może nie tyle nieporozumienie, co po prostu to, czyli to zaskoczyło Hegemona, wyjeżdżając na niego w ten sposób, i Hege odruchowo w niego strzelił. Przylosował mu akurat za tyle, że go sfragował. 13 do 9, więc wiadomo, że bitwa jest raczej już no, wygrana. Do tego czasu zostało minuty 20, więc święty spokój. Jeszcze tutaj mamy informację, że MT jest na awku. Podjeżdżam bliżej, nie ukrywam, że zależało mi na tym, żeby zrobić Top Guna. Zawsze więcej expa za medal, za fragi. Jest MT25. Proszę tutaj teraz plutonowych, by pozwolili mi go sfragować. Jak widzimy, jeden strzał już przyjął od kogoś, więc nie wiem, czy to Hege był, czy Iza. Leci ode mnie. Pierdut, pudło. To jest a propos celności na duży dystans. Już się spodziewałem, że jakiś Hummel albo M41 go ubiją. Jak jedna arta nie trafiła, znaczy trafiła, ale nie zabiła go. Ja znowu pudłuję, moi plutonowi cały czas okazują się bardzo cierpliwi, nie strzelają. Teraz MT powinien dostać, dostał, ale go nie ubiłem. Arta na szczęście nie trafia i teraz leci pocisk. Mam nadzieję, że w końcu go trafię. I jest Monster Kill.
Top Gun zdobyty, zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę wpadła kolejna odznaka mistrzowska asa pancernego na tej artylerii oraz Top Gun. 1837 uszkodzeń własnych, do tego 569 uszkodzeń po asyście oraz 6 fragów dało równe 1000 bazowego expa, co wystarczyło na M-kę na tej artylerii. Pierwszy damage i exp Hegemon. 2411 uszkodzeń, 3 fragi i trzeci damage Iza, 1287 i 2 fragi. Tutaj bardzo duże podziękowania dla moich plutonowych, bo tak naprawdę mogliśmy to jeszcze rozegrać tak, że kosztem mojego Top Guna Iza mogła zrobić trzeciego fraga i mielibyśmy wszyscy bija, ale na szczęście tutaj zarówno Iza, jak i Hegemon wykazali się hojnością i pozwolili mi zrobić tego Top Guna, dzięki czemu miałem większą szansę na zdobycie odznaki mistrzowskiej asa pancernego i możliwość pokazania właśnie tej bitewki wam i zrobienia tego materiału. Wiem, że to jest artyleria, ale jeżeli materiał się podobał, to dajcie łapkę w górę, bo pomaga to w rozwoju kanału. No i cóż, widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć. Szczegółowy by wam wypadało pokazać. 34 strzały oddane, 19 trafionych. 19, jak widzicie, no ta celność nie była rewelacyjna. 42 tysiące zarobione ponad na czysto, tylko no, należy tu brać pod uwagę to, że jeżdżę z racjami bojowymi, więc to trzeba oczywiście zawsze odliczyć na bonusie 10 tysięcy, bo tyle, znaczy w sensie jak są w promocji, po 10 tysięcy, bo za tyle je kupuję. No nic, teraz to już jeszcze ekspa z bonusami, tutaj ze wszystkim wpadło 2100. Teraz już mogę się oficjalnie jeszcze raz ze wszystkim pożegnać. Trzymajcie się, cześć!